Cześć, witam wszystkich na porannym przeglądzie kryptowalut. Zaczynamy. Startujemy standardowo od Bitcoina na giełdzie Bitfinex. Jak wygląda sytuacja? Przebiliśmy główną linię trendu wzrostowego. Wczoraj przebiliśmy też wsparcie na wcześniejszym dołku. No nie wygląda to za dobrze. Teraz popatrzmy, zmniejszmy trochę wykres. Może dajmy sobie interwał czasowy tydzień. Jakie mamy teraz wsparcia takie spore? No mamy na pewno wsparcie bardzo duże na wcześniejszym ATH. 1173 dolary. No i po drodze jeszcze całą masę różnych wsparć. Możliwe scenariusze. No zbliżamy się do 1 sierpnia powoli. Nerwówka robi się coraz większa. To, że przebiliśmy tą linię wsparcia, nie oznacza, że kurs nie odbije i nie wyjdzie powyżej niej. Chociaż wczoraj ta linia wsparcia była testowana od dołu. No ale niestety kontynuowaliśmy spadki. No dziś na razie wygląda, że trochę spadki przyhamowały. No ale przez cały czas jesteśmy poniżej tej linii. Zobaczmy, jak to wygląda na innych giełdach. Na Bitstampie. Tak, to jest Bitstamp? Tak, Bitstamp. Tutaj linia trendu wzrostowego wygląda trochę inaczej. Jest trochę niżej. Tutaj kurs jeszcze do niej nie doszedł. Na giełdzie BTC tutaj też główna linia jest trochę niżej. Kurs nie doszedł jeszcze do niej. Chińczycy również linię wsparcia mają trochę niżej. I kurs jest powyżej tej linii. To możemy skasować. Co to oznacza? Oznacza to, że przebicie tych linii może dopiero spowodować przyspieszenie spadków. Zobaczmy jeszcze Japończycy. Tutaj w ogóle też linia jest dużo niżej. Czyli tak naprawdę na Bitfinexie przebiliśmy wsparcie, ale na innych giełdach wcale jeszcze nie. Na pewno dlatego te spadki są dla niektórych bardzo duże, a dla niektórych takie po prostu lekka korekta na Bitcoinie. Nic wielkiego się nie dzieje. Dlatego tutaj trzeba sobie obserwować, bo patrzeć też różne giełdy, nie tylko jedną giełdę, ale patrzeć, jak to wygląda na innych giełdach. Dobrze, popatrzmy inne waluty. Litecoin. No Litecoin przez cały czas jest w hoście. Utrzymała się linia trendu wzrostowego. Tutaj mamy podwójny szczyt. Wczoraj była korekta i ta linia trendu była testowana, ale dziś mamy odreagowanie. ETH. No tak, na ETH to już jesteśmy w beście od pewnego czasu. Tutaj linie trendu wzrostowego padły. Zbliżamy się do głównej linii trendu wzrostowego. Ta grubsza, fioletowa. ETC. Na ETC. ETC trzyma się lepiej niż ETH. Już była korekta. Dość podobnie, może nie podobnie jak Litecoin, ale mamy podwójny szczyt. No to, że jest tutaj różnica, to nie jest apteka, że musi idealnie ten kurs dojść do tej wartości, żeby można było zaliczyć jako podwójny szczyt. No ale kurs spadł poniżej ostatniego dołka. Więc no nie wygląda to za dobrze, ale mamy odbicie od wcześniejszego szczytu. Kurs idealnie doszedł do tego wsparcia i odbił. Linia trendu jest no już też coraz bliżej. Lisk. No Lisk tutaj zalicza bardzo duże obsunięcie i zbliża się do głównej linii trendu wzrostowego. Tutaj
No już w większości wzrost został zniesiony. Bez sana całego. Ripple. Tak, i tutaj zobaczmy, co się stało na Ripple. Na Ripple przebiliśmy główną linię trendu wzrostowego. Ale na razie nie będę zmieniał jej na przerwaną, bo może się okaże, że to tylko było chwilowe przebicie i kurs odbije tutaj w górę. Ale te wszystkie wsparcia zostały wczoraj i przedwczoraj przebite bardzo ładnie i bardzo szybko. Także tutaj zobaczymy, czy w tym miejscu pójdzie odbicie. No jest na to szansa. Czy niestety, tutaj jeszcze ta linia powinna być przerwana, czy niestety ta linia trendu zostanie faktycznie na stałe przerwana. To wygląda już bardzo kiepsko, ten wykres. Dash. Tak, Dash próbuje iść w górę, no ale ostatnie spadki odbiły się na Dashu też mocno i tutaj linia wsparcia tego trendu lokalnego, który był, została przebita. Monero. Tak, Monero wyszedł dołem z tego dużego trójkąta, gdzie już wychodził górą kilka razy. No i niestety wyszedł dołem. I też kurs się zbliża do linii trendu wzrostowego. Na razie mamy jakieś odreagowanie. NEM. NEM przebił linię trendu wzrostowego jakiś czas temu. To jeszcze mam wyrysowanych całą masę innych linii. Ale widać, że ta tu już jest prawie płaska. Tak naprawdę NEM to już większość wzrostów ma zniesione. Co nie oznacza, że dalej nie może spadać. Doge. Tak, Doge tutaj te flash crashe, które były, no pokazały kierunek, w którym kurs będzie zmierzał, no i raczej zmierza do tych linii trendu wzrostowego. Tutaj będzie można gdzieś szukać gdzieś to miejsce na odbicie. Ale jak widać, z tymi odbiciami granie teraz na odbicie, no jest takie mało skuteczne, bo dużo linii zostaje przebitych od razu bez odbicia wcześniejszego. Golem. Tak, tutaj główna linia trendu wzrostowego została przebita. To jest bardzo młoda waluta, notowana od kwietnia, więc nie ma za długiej historii. Tutaj rysujmy sobie zniesienia Fibonacciego i zobaczymy, jak dużo zostało już zniesione. Zmniejszmy trochę. Ponad 60% wzrostu od dołka zostało już zniesione. Kurs dobił prawie do 76,4%. Czyli też większość wzrostów została już zniesiona. No już możemy sobie te linie pokasować, już nic nam tutaj za bardzo nie wnoszą. Linie trendu poprzebijane wszystkie. Tutaj mamy już pusto, tak naprawdę, oprócz wsparć na wcześniejszych dołkach. Augur. Tak, Augur to już przetestował prawie linię trendu wzrostowego swoją. Też większość wzrostu została zniesiona. Zcash. Tak, kolejna linia wsparcia przebita. Ten kurs nawet w ostatniej chwili jeszcze przyspieszył bardziej. I zbliża się do głównej linii trendu wzrostowego. Stratis. O, Stratis to już wygląda bardzo kiepsko. Przebite kolejne linie. Linia trendu wzrostowego kolejna przebita. Wsparcie na wcześniejszym dołku. Gdzieś jakaś próba odreagowania. Stellar. O, tutaj mamy ciekawy przykład, bo kurs doszedł już na Stellar, do głównej linii trendu wzrostowego. Ale zobaczmy, jak rysujemy sobie zniesienia Fibonacciego,
ta główna linia trendu wzrostowego, w którym to jest miejscu. O, tutaj, żeby było dokładnie. Tak, ta główna linia trendu wzrostowego to tu 76% zniesienia już zostało przebite dawno. Tak, tutaj tak, no to już 90% prawie. Czyli szybki wystrzał w ciągu raz, dwa, trzech dni i potem osuwanie się, osuwanie, osuwanie. Już praktycznie dochodzimy do punktu, w której kurs startował. Steam. O, na Steam też doszliśmy już prawie do linii trendu wzrostowego. I tutaj przebite zostało wsparcie. Niektórzy mogą sobie myśleć, a to fajnie, doszliśmy do tej głównej linii trendu wzrostowego. Tu idziemy w górę, zakładamy pozycję. Te niespokojnie mogą zostać przebite. Wcale odbicie może nie przyjść szybko, ani nie być zbyt wysokie. Mate. Tutaj mówiłem kiedyś o Mate, że tutaj mamy ten układ fraktalny, trójkąty, coraz większy. I niestety Mate się nie załapał na tą bańkę na kryptowalutach, bo nie przebił swojego ATH. Tutaj wychodził z tego dużego trójkąta górą, ale tutaj zostało przebite dolne ramię trójkąta i naruszona została linia trendu wzrostowego. Ale to przez cały czas jesteśmy w jakimś tak naprawdę globalnym trendzie bocznym. Nie ma jakichś większych wahań. Ani w górę nie mamy trendu, ani w dół, tylko gdzieś te trójkąty nam się układały w bok z tendencją wzrostową, ale niestety tu wszystko zostało zaburzone. To możemy sobie te linie pokasować. Nic tu tam już nie wnoszą tak naprawdę teraz. No i kurs widać jest teraz, wrócił do tego dużego trójkąta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na razie to wygląda bardzo kiepsko. Next. Tak, next zbliża się do głównej linii trójkąta trendu wzrostowego. Nowa coin. Nowa coin się trzyma jeszcze bardzo dobrze. Tak naprawdę. Tutaj spore wzrosty. No i korekta na razie nie. Niezbyt głęboka. Kurs utrzymuje się powyżej linii trendu wzrostowego, ale ta linia została już testowana wczoraj i dzisiaj. Namecoin. Namecoin niestety zbliża się do głównej linii trendu wzrostowego swojej. Peercoin. Peercoin również zbliża się do głównej linii trendu wzrostowego. Dobrze, lećmy dalej. Bitcoin. Bitcoin niestety coraz bliżej linii trendu wzrostowego. No niektórzy mogą w tych miejscach próbować grać na odbicie. Tutaj też było dobre miejsce, wcześniejszy szczyt. Kurs próbuje odbić. Siacoin. O, tutaj mamy bardzo strome spadki. Kurs jak po sznurku spada w dół. Tu przebite kolejne wsparcie na wcześniejszym dołku. No i zbliża się kurs do wsparcia na wcześniejszym ATH, do wsparcia na linii trendu wzrostowego. No i też coraz bliżej do głównej linii. A tu już mamy też większość wzrostów zniesionych. BitShares. Tak, tutaj też kurs się zbliża do swoich linii. Do tej linii trendu wzrostowego i do głównej, ale też większość wzrostów została już zniesiona. Tak patrząc na to, tutaj pasowałoby, żeby jakieś odbicia przyszły, odreagowanie większe, ale na razie te odreagowania są takie mizerne, tu mizerne, tu mizerne i kurs ciągnie w dół. Digibyte. Tutaj podobnie większość wzrostów została zniesiona. Prawdopodobnie na tych walutach bardzo dużo osób jeszcze trzyma te waluty, a kupowali je dużo wyżej, na wyższych poziomach. Oni niestety mogą zacząć wyprzedawać, gdzie kurs się zbliży do punktu wyjścia, co może spowodować, że przebijemy
podłogę i wpadniemy do piwnicy. Takie ryzyko niestety istnieje. Nozis. Tak, tutaj też bardzo krótka historia od maja. No, linia trendu została już dawno przebita, ale potem było mocne odreagowanie. No i niestety praktycznie już całe wzrosty ostatnie zostały zniesione. Tak, tutaj mamy nowe ATH. Wrysujmy sobie tą linię. Ciągłą i grubą. Tam sobie dajmy na cienką, już nie jest to takie ważne. No, kiepsko to wygląda. Tu jest dobre miejsce na odbicie. Ale jeżeli tu nie odbije, no to kurs może ciągnąć do dołka swojego, do najniższego punktu, z którego startował. Dobrze, popatrzmy jeszcze w stosunku do dolara. Niektóre waluty, Litecoin. Tak, Litecoin się tutaj utrzymuje bardzo dobrze. Tutaj wyrysowałem linię trendu, trochę ją przesunę w górę. Kurs się utrzymał w tym trójkącie i powyżej tej linii trendu wzrostowego. Tutaj ostatnie wzrosty, ostatnie ATH przebijając to wcześniejsze, niezbyt duże. Duża różnica pomiędzy tym wcześniejszym ATH, ale korekta na razie utrzymuje się w tej linii trendu wzrostowego. Tutaj co prawda przebite wsparcie, ale jakoś to nie wygląda jeszcze źle. No jak padnie nam to wsparcie tutaj, no to niestety kurs może polecieć mocno. Na razie Litecoin się jeszcze utrzymuje. Ale patrząc po całym rynku, to no długo może się tak nie utrzymać. ETH. No niestety ETH w stosunku do dolara to już wygląda bardzo kiepsko. Tu kolejne wsparcie zostało przebite. Zbliża się do swojego głównego, do głównej linii trendu wzrostowego. ETC wygląda trochę lepiej. Teoretycznie, bo nie ma takiego dużego spadku, ale zobaczmy, że praktycznie rzecz biorąc zbliża się do swojej głównej linii trendu wzrostowego. Tutaj jeszcze wrysowałem jeszcze jedną linię, więc tą zmniejszmy trochę, nie, żeby nie była taka gruba. No ale kurs niestety nam spada. Tu mamy odbicie, no ale też widać, że ciągnie do tej linii. Ripple. Tak, Ripple od kiedy to spada? Od 17 maja przez cały czas spada. To było jedno większe odbicie, potem mniejsze. I kurs zmierza, taki duży trójkąt nam się utworzył i zmierza do dolnej linii tego trójkąta. Tu jeszcze mamy jedno takie wsparcie na wcześniejszym dołku. Dash. Dash, podobnie jak Litecoin, utrzymuje się jeszcze przy swoich szczytach. Dość wysoko. No tak naprawdę Bitcoin też się utrzymuje przy szczytach jeszcze. Pomimo tych spadków, to dalej jest na bardzo dużym, na wysokim poziomie. Te ostatnie spadki, ostatnie dni nadwyrężyły trochę kurs, ale gdzieś tam jeszcze utrzymuje się cena. Ale widać linię trendu wzrostowego. No a jeszcze kawałek do niej jest. Zcash. No tutaj niestety szybkie wzrosty i też szybkie spadki i kurs zmierza do linii trendu wzrostowego, do głównej linii. Tu jeszcze może pokazałbym franka. Niektórzy może interesują się, może mają kredyt w franku. Tak, frank, no tak jak tutaj wspominam co jakiś czas, ogólnie wygląda bardzo dobrze dla tych, którzy chcą, żeby jego kurs się obniżał. Bo przebiliśmy tą główną linię trendu wzrostowego. Została ona testowana od dołu. Wyznaczony dołek. Tutaj kurs się zatrzymał na ważnym wsparciu. Tutaj mamy ważne wsparcie na 3,83. W tym miejscu poszło odreagowanie mocne, no ale nie doszło do tej górnej linii. No i tutaj mamy tak, przebite tam linię trendu wzrostowego przebitą. Przebite wsparcie na wcześniejszym dołku.
taką sobie, dajmy na przerywaną. No i widać, że będzie atak na to duże wsparcie. To jest 1,381, 3,80, 3,83. Tak, 3,83 tutaj było to wsparcie przebite. Główne wsparcie mamy na 3,80. Okolice 3,80 mogą być kluczowe. Tutaj kurs ponownie może odbić. Ale jak zostanie przebite 3,80, no to mamy wolną drogę i zobaczmy, co by się stało. I wtedy tutaj w 2015 w styczniu mieliśmy taki gigantyczny skok kursu. I wtedy kurs może po przebiciu tych 3,80 zmierzać do tej podstawy, która jest 3,53. I ten cały wzrost gigantyczny może zostać zniesiony. Oczywiście nie tak szybko prawdopodobnie jak był wzrost, ale no na razie wszystko na to wskazuje, że mamy sporą szansę na spadki przynajmniej do 3,53, a na razie 3,80. To jest miejsce, gdzie kurs teraz zmierza. Czy tu odbije? Pewno sporo osób będzie grało w tym miejscu na odbicie, bo naprawdę bardzo mocne wsparcie tutaj jest. Wsparcie z ostatniego dołka i z tego dołka, tak, jeden dołek mieliśmy wcześniej we wrześniu 2015 i w kwietniu, także no naprawdę jest tutaj sporo zleceń na kupno poustawianych. No dlatego też kurs tutaj odbił, zanim doszedł do tego miejsca. Także tutaj sobie czekamy spokojnie i obserwujemy, co się będzie działo w tym rejonie. Dobra, to tyle o kursie franka. Wracając do kursów kryptowalut, to tak, no mamy tutaj no sporą korektę, przebite linie trendu. Główna linia trendu na Bitfinexie się przebita, ale wolumen nie jest jakiś duży tutaj. To nie jest jakieś takie miejsce, że przebiło z wolumenem, który wyskoczył nie wiadomo gdzie i odreagowanie. No tutaj niestety ten kurs może się dalej osuwać, przynajmniej do tych rejonów wsparć na Bitstampie. Widzimy, ta linia jest niżej. Na giełdzie BTC również linia niżej. Tutaj ważne wsparcie się utrzymało na razie. I Chińczycy też linia jest niżej, ale już bardzo blisko. No dlatego dzisiejszy dzień tutaj widać na Bitcoinie nie wiadomo, trochę czerwono, trochę zielono. Niektóre kryptowaluty ładne odreagowanie. No dzisiaj może się coś podziać, a może być taki dzień niepewności, trochę w górę, trochę w dół. No. Tak naprawdę patrząc na to, mam mieszane uczucia. Dziś może być taki miszmasz. Nic wielkiego się może tutaj nie wydarzyć. No, zbliżamy się powoli do weekendu. Czyli do weekendu tu jeszcze może się coś tak, jakieś być wahania. I w weekend może się coś znowu podziać niedobrego. Albo bardzo dobrego i nagle odbicie pójdzie gigantyczne. No ale bardziej skłaniam się ku temu, że jednak te spadki gdzieś tam będą się powiększały. Sentyment na rynku jest kiepski. Jeszcze taka jedna rzecz. Część osób pyta mnie, czy tam analizuje fundamenty, informacje, jakie są w Bitcoinie. Część nawet mówi, że te analizy to bez sensu, bo to w ogóle same kreski bez analizowania tego, co tam się dzieje, to w ogóle nie ma sensu. No, tak. Co jakiś czas gdzieś tam czytam, co się dzieje. Ale popatrzmy. Ostatnio mieliśmy bardzo pozytywne newsy. Wysyp naprawdę bardzo dużo pozytywnych newsów na Bitcoinie, które spowodowały tylko, że wyjście górą Bitcoina z dużego trójkąta. Ten wysyp newsów spowodował tak niewiele. Co się stanie, jak będzie jakiś zły news? No właśnie, to pytanie pozostawię bez odpowiedzi. Niech sobie każdy sam odpowie. Ale tak naprawdę, jeżeli jest sentyment kiepski na rynku, to
Nawet najlepsze newsy nie potrafią pchać kursu w górę. A jak sentyment jest bardzo dobry, to kiepskie newsy nie przeszkadzają w dalszych wzrostach. Dlatego fundamenty są równie ważne, żeby wiedzieć ogólnie, co się dzieje, jak to wszystko funkcjonuje, ale na rynkach rządzi chciwość i strach. No i to głównie kształtuje cenę, tak naprawdę. Cena jest w większości przypadków albo mocno przewartościowana danego waloru, albo mocno niedowartościowana. I gdzieś tam sobie tak lata góra dół. Jak jest mocno przewartościowana, patrzymy na fundamenty, że cena jest oderwana od rzeczywistości, przecież nie powinno tyle to kosztować. Co nie znaczy, że za chwilę zacznie spadać, ale widzimy, że zbliżamy się do tego miejsca, gdzie może być szczyt. A jak jest mocno niedowartościowana, no to też widzimy, że możemy za chwilę zacząć kupować, co nie oznacza, że faktycznie nie może jeszcze spaść niżej, że strach nie spowoduje, że ludzie w panice będą oddawali za pół darmo, tak naprawdę. Dlatego nie należy się dziwić, jak mamy jakiś gigantyczny skok w górę, bo tutaj chciwość wchodzi w grę. Ktoś kupuje tu, o jak fajnie, super, tak zieloną spadło. O, ale wyszło w górę i dołączają się następni. Chciwość coraz większa chciwość, chęć zarobienia na nowe Ferrari. A potem jak zaczyna spadać, to jest strach. Ach, już doszło tutaj, to może jednak sprzedam, ale odbiło. Potem kolejni mówią, a już coś nie chce w górę odbijać. I zaczyna się włączać strach. Potem jak kurs zaczyna spadać coraz bardziej, strach jest coraz większy. Im większy strach, tym coraz większa panika i nagle zaczynamy działać irracjonalnie. Tak samo jak irracjonalnie kupowaliśmy na górce, nie zakładając stop lossa. Tak samo później, jeżeli już tego stop lossa nie mieliśmy i już kurs spada, tak samo irracjonalnie zaczynamy sprzedawać, kiedy już kurs jest przy samym dnie, bo już po prostu psychicznie nie jesteśmy w stanie tego znieść. No dobra, nagadałem się trochę dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem o sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Zapraszam na jutrzejszy przegląd.